Na tegoroczną edycję Confidensa stworzyliśmy celowo podatną maszynę wirtualną, która jest naszym jakby zadaniem CTF-owym. Zadaniem uczestników jest zhakować tę maszynę, zdobywając po kolei wszystkie flagi. Jestem już na którymś etapie, nie wiem ile jest ich ostatecznie, więc będę walczył dalej, zobaczymy ile to zajmie. Zespół Cyber Security Assurance Center zajmie się przede wszystkim symulowaniem działania hakerów, czyli tych ataków, które są teraz w dobie obecnych czasów najpopularniejsze i najbardziej szkodliwe dla infrastruktury krytycznej. Dbamy, sprawdzamy, jak bezpieczne są te produkty, celem zweryfikowania ich bezpieczeństwa. Przykładamy bardzo dużą wagę właśnie do cyberbezpieczeństwa, do tego, żeby znajdować luki i żeby oczywiście uniemożliwiać hakerom dostęp do naszych systemów. No jest to na pewno praca angażująca, bo za każdym razem dostajesz jakby w pewien sposób, można powiedzieć, zagadkę. Coś, czego wcześniej nie znałeś, musisz to w jakiś sposób rozwiązać. Natomiast ten moment, kiedy udaje się coś zhakować, to sprawia jakąś tam satysfakcję. Największą przyjemność sprawia mi praca na pewno w zespole, który jest bardzo zgrany. Także to, że to, co robię, tak naprawdę ma sens. Szukam dziury w całym, za przeproszeniem. Jakichś miejsc, które potencjalny atakujący mógł wykorzystać do przejęcia kontroli nad produktem albo do przeprowadzenia po prostu jakiegoś ataku na przykład na naszego klienta. It's very challenging and I have the chance to test a lot of different technologies and it gives me opportunity to think out of the box and to learn something new every day.